Patronka kościelnej muzyki, święta Cecylia, córką była pogańskich rodziców w Rzymie. Rodzice, bardzo bogaci, nie szczędzili kosztów, aby jak najlepiej wykształcić swą jedynaczkę. Miała szczególniejsze zamiłowanie do muzyki, więc rozmaici mistrze kształcili jej talent. Najlepiej podobały się jej śpiewy chrześcijańskie. Przez mistrzów chrześcijan poznała ich wiarę i przyjęła chrzest święty. Postanowiła doskonały wieść żywot i ślubowała Chrystusowi czystość panieńską. Tymczasem rodzice postanowili wydać ją za bogatego młodzieńca Waleriana. Opierała się Cecylia, ale pogańscy rodzice uważali to za wielkie szczęście, gdy przez małżeństwo połączą dwa wielkie majątki razem. Widząc upór rodziców, błagała Cecylia o pomoc Boga. Po ślubie wprowadzona do komnaty Waleriana rzekła do niego: „Wielką oznajmiam ci tajemnicę, jestem chrześcijanką i mam przy sobie anioła stróża, który broni mej czystości”. Przeląkł się Walerian i zapragnął poznać owego anioła. „Gdy zostaniesz chrześcijaninem, dowiesz się o nim. Idź do papieża Urbana, a on ci powie, co masz czynić”. Poszedł Walerian do papieża, a ten wyuczył go prawd wiary i udzielił mu chrztu świętego. Gdy ochrzczony wrócił do domu, ujrzał anioła, który dwa wieńce z róż i lilii włożył na ich głowy, kazał zachować czystość i zniknął. Nadszedł brat Waleriana, Tyburcjusz, i dziwił go szczególniejszy zapach róż. Opowiedział mu Walerian, że i on może sobie zasłużyć na taki wieniec, gdy się ochrzci. Poszedł Tyburcy na naukę do papieża i przyjął wiarę chrześcijańską. Dowiedział się o tym starosta Almachiusz i kazał obydwu braciom złożyć ofiarę bożką. Gdy tego nie uczynili, kazał ich ściąć za miastem. Wezwał teraz Cecylię i namawiał do porzucenia Chrystusa. Zażądała kilka dni do namysłu. Gdy wróciła do domu, zrobiła zapis swego majątku na ubogich, a dom darowała papieżowi Urbanowi na kościół. Rozgniewany starosta kazał ją wrzucić do wrzątku, a gdy przez dzień i noc spławiona we warze szkody nie odniosła, została ścięta. Zmarła dnia 22 listopada 230 roku.